Rozdział 10. Tymczasem statki Danów wpływają do portu Wandelskiego Wybrzeża. Jeźdźcy trzymający się wyznaczonego kierunku gotowi także stanąć w granicach na gruncie Holsatii. Starło się najwięcej jak tylko mogło. Ostra bitwa trwała długo. Niepewne zwycięstwo długo się wahało, na czyją stronę się przechyli. Wreszcie Danom się przychyliło, gdy król Wandalów, Strumiko, uległ. Z upadkiem bowiem króla zdawało się, że los królestwa także upadł. Wandalia ponownie stała się poddaną Danii. Stąd widać, że pozostało do dzisiaj, iż królowie Danów ten tytuł królów Gotów i Wandalów sobie przypisują. Chociaż niczego nie trzymali w Wandalii od długich wieków. W późniejszych wiekach zostanie odnowiony powód do tego tytułu, o czym nie zmilczymy w swoim miejscu. Wówczas król Froton, usiłując oczyścić swoją Wandalię od złych ludzi, nakazał: jeśli ktoś wyróżniałby się w jakim rodzaju zbrodni, albo rabunkiem, albo piractwem, albo kradzieżą, ma się ujawnić, a dostanie wielkie nagrody od króla, ponieważ potrzebuje on takiego rodzaju żołnierzy na wrogów, mając zamiar ukarać grabież grabieniem wrogów. Wielu uwierzyło i się ujawniło, sądząc, że jest prawdą, co proponował edykt, mając zamiar przyjąć nie tylko bezkarność, lecz także nagrody za niegodziwość. A kiedy nagrody się opóźniają, rozkazał zasłużenie ukarać wszystkich tych, co się przyznali za ich zbrodnie. Lecz jednak zanim wyjawił owym swój zamiar, ażeby więcej z nich wystąpiło, rozkazał, aby ujawniający się odstąpili w jedno miejsce. Gdy więc w dużej części już się tam pokazali, król, zwróciwszy się do dostojników i pozostałego pospólstwa, rzecze: wypada, o Wandalowie, opróżnić waszą ojczyznę z najgorszego śmiecia ludzkiego. To oni są tymi, którzy zakłócają pokój wśród nas, którzy stwarzają nieskończone cierpienia wszystkim. Jeśli pragniecie pokoju, usuńcie ich spośród siebie. Owi zaś, którym król rozkazał, wzięli się do sprawy nie zwlekając. Poprowadzili zbrodniarzy na najwyższe pale, ponieważ ich zbrodnia doprowadziła do tego, że ojczyzna znosiła więzy poddaństwa. W ten sposób tępym głupcom domagającym się nagród za zbrodnie zostały wypłacone godne kary śmierci. Gdyby ktoś nie nazywał głupcami tych, którzy potrafili ukrywać się przed królem i pozostałymi, sami siebie wydali na śmierć. W tym stanie rzeczy minęło kilka lat i przyszła tak wielka uległość Wandalów wobec Danów, że mieli owych już potem nie za podlegających daninie, lecz za sprzymierzonych. I po połączeniu wojsk prowadzili stowarzyszone oddziały na wrogów. Stąd to pochodzi, że morza się uciszyły i wszyscy uprawiali spokojną żeglugę. Ta wojna jednak była skierowana nie w stosunku do całego plemienia, szeroko rozlanego, które nie było trzymane pod jednym przywództwem, co zostanie pokazane później. Lecz najbardziej w zachodniej Wandalii, pod Starym Miastem, niegdyś wielkim, teraz dość skromnym, przez chaty pasterskie i wiejskie, w Wagri, Oldenburgu, który Danowie nazywali Bramnesia, Wandalowie Stargard. Rozdział 11. Winus był u Wandalów mężem o najwyższej pozycji, obdarzonym wielką władzą w swoim szczepie. Stąd, jak się zdaje, jakaś część plemienia mogła przenieść imię, że się zwali Winulami, Winuli. Chociaż to właśnie miano mogłoby się wydawać przywłaszczone przez niektórych przez łatwość języka, że nazywali się Winulami ci, którzy byli Wandalami. Gdy zaś w szczepie Danów panował Froton, wnuk naczelnika, syna Fridleifa, wojował tam Starkard, mąż o potwornej sile, o którego chwale w Danii i Szwecji napomknęliśmy. Tak więc Starkard, w imieniu króla Danów, przyłączywszy do siebie wspomnianego Winusa, wyruszył, zaopatrzywszy oddziały, na ludy wschodnie już służące królowi Danów pod daniną, teraz zaś odmawiające poddania się pod władzę, aby albo utrzymał je w wierności, albo zmusił do ponoszenia ciężarów. Zaatakowano Kurów, których naród dzisiaj także istnieje w Liwonii, Infanty, i Sębów, którzy dziś są poddanymi Prusów, zwłaszcza braci zakonu niemieckiego, Teutonici,
i Semigalów, którzy są nazywani przez łacinników Semigalami, półgalami, ponieważ pochodzili ze szczepu Galów i się rozproszyli. Oni niegdyś wielkimi grupami pustoszyli Italię, podpalili miasto Rzym, rozlali się na Trację i na liczne szczepy, także byli i Galogreccy. Dzisiaj jednak na wschodzie miano to zaginęło wraz z wieloma dawnymi. Tak jak po kilku latach w Infantach, Liwonia, zaginie pamięć o Liwonach i Kurach, gdy zanikają ich języki i zrosną się z sąsiednim, o czym mówiłem we wstępie tego dzieła. U Wandalów zaś w tych czasach służba wojskowa była tak zaszczytna, że obejmowała także i dziewczęta, i kobiety. Niesłychane zajęcie w naszym czasie, aby nie podziwiać Semiramidy u najdawniejszych Babilończyków, a w trojańskich czasach Pantazylei, rwącej się do bitew, płonącej pośród tysięcy, jak ją opiewa wieszcz mantuański, i Kasmili, Kamili po odjęciu litery, grzmiącej podczas wojny w Italii, i dziewic poskromionych walką w pracach Herkulesa. Tych spraw dotknęliśmy w naszej Szwecji. Poznajmy też, co opowiada Eneasz, że zdarzyło się w plemieniu wandalskim Bohemów, w historii tego ludu, gdy dziewica Libusza długo zarządzała ojczystym państwem, że następnie pod mężem, do którego wyboru była zmuszona przez dostojników, którym sprzykrzyła się kobieca władza, powoli osłabła. Na tyle, że gdy kobieta przypadkowo zmarła, kiedyś jej towarzyszki, panny pamiętające, na ile dla nich pod królową trzymającą berła pozycja była zaszczytna i jakie teraz przeciwne nastało lekceważenie pod królem, pod wodzą Waleski, najpierw nieliczne powzięły zamiar powtórzenia wojaczki, następnie pozyskują liczne, tak, że wyprzedziły już skromne wojsko. Dziewczęta ścierały się co dzień na ćwiczeniach wojskowych. Długo trwało dziewczęce szkolenia, żeby się przyzwyczaić do walki konnej, jazdy konnej, miotania, napinania łuku, a już dobrze wyćwiczone wyzywały na pojedynki mężczyzn i młodzieńców. Młodzieńcy z pogardy dla płci stają do walki niechętnie, lecz w starciu zostają pokonani. Inni tak samo ulegają innym. Wszyscy do jednego pokonani, co się odważyli walczyć z dziewczętami. Zajmując jeden i drugi zamek, siedzą w nich, tam się chronią, stamtąd wyprowadzają szyki. Już siódmy rok wyprowadzają niezwyciężone oddziały na całą ziemię. Ilu tylko wzgardziwszy kobiecym wynoszeniem się staje do walki, zostają pokonani. Żył podówczas król wdowiec imieniem Przybysław, który nie miał odwagi stawić czoła dziewczętom, nie było takiej siły, by je pokonać. Wreszcie otoczone zasadzkami, najpierw jedna część, następnie druga, stopniowo niszczone, wyginęły. To podają, jak powiedziałem, że działo się u Czechów, wedle świadectwa ich kronik. Uznałem, że należy o tym wspomnieć w tym miejscu, ażeby przykłady z tego samego szczepu podane uwiarygodniły następną opowieść. Rozdział 12. Dziewczyna Wisna z Wandalii z wojskowym oddziałem dziewcząt wspomogła ową wielką wyprawę, gdy król Danii Harald, zabrawszy zewsząd siły, prowadził je na Ringona, króla Szwecji, po owych wielkich uprzednich przygotowaniach poczynionych przez lat 7. Wizna nie ustępowała prawie w tym samym wieku będąc męstwu czeskich dziewcząt swego ludu i języka. Wojskowo wyćwiczona z silnym oddziałem swoich ozdobiła szyki duńskiego króla. Nie tylko ona była wodzem swojej płci w licznych oddziałach, bowiem były wodzami swoich oddziałów także dziewczęta z Danii i Norwegii o podobnym duchu i męstwie. W ustawieniu zaś szyku król tak bardzo polegał na kobiecej sile, że Wiznę uczynił chorążą, ponieważ wyglądało na to, że ma szczególne zaufanie do jej męstwa. A gdy doszło do bitwy, najdzielniejsza kobieta, ciągle nietknięta, zachowała znaki, dopóki Stargard, mąż przedziwnego pośród swoich męstwa, wówczas walczący po stronie Szwedów, usiłując zniszczyć znaki Danii, nie uderza na chorążą i odcina rękę trzymającą znaki. Także już inna siła była zmuszona pomóc w podtrzymaniu znaków.
Chętnie to przytoczyłem z tym zamiarem, żeby nikt się nie dziwił, że prawie w tym samym wieku albo z niewielką różnicą dziewczyna chrześcijańska, święta Urszula, odważyła się zebrać oddział panien mających walczyć dla Chrystusa oblubieńca i przebyć z nim morze, z Brytanii wstąpić przez Ren, a z Bazylei pieszo udać się do Rzymu. I gdy stąd odpływała, mając zamiar powrócić przez Ren do ojczyzny, w samym zejściu do murów kolonii natknęła się na oblegających Hunów, przez których tylko oddział chrześcijańskich panien został wybity za zniewagę Chrystusa. Gdy amator czystości zatroszczył się dla Chrystusa Pana, że wolał wróg bezbożny zabić na ofiarę, niż tylko zniesławić oddział poświęconych panien. Chociaż oddział mężczyzn, którego mu z pewnością nie brakowało, siłę ową mógł powstrzymać, ale decyzja była dla wszystkich i to za zgodą Chrystusa, żeby przelewając krew dla Jego chwały, suknie swoje najpierw zabarwiły na czerwono w swojej krwi, następnie wybieliły we krwi baranka. Rozdział 13. Tymczasem Wandalowie nie mieli zapomnieć zwykłej sztuki. Wychodzili raczej na grabieże niż na słuszną walkę, gdy ze swymi oddziałami drogą lądową szli grabić Jutję, wkraczając bez ładu i bez wodza. U Danów królował wówczas Sywart, wiele ustępujący ojcowskiej powściągliwości. Lekceważąc go, Wandalowie poważyli się na to, że napadli tak wielką prowincję, Jutję, by ją spustoszyć. Sprzyjał im czas, który, o czym wiedzieli już podczas wojny norweskiej, krępuje króla. Doszło jeszcze to na ich korzyść, że gdy owi grasowali w Jutii, pokonany król z poszarpanymi oddziałami unikał wszelkiej bitwy. Podążył jednak wielkimi pochodami do Jutii z tym oddziałem, który pozostał, ażeby zastąpić drogę grasującym Wandalom. Oni zaś, kiedy usłyszeli, że król pospiesza, przewidując swoje niebezpieczeństwo, starali się ostrożniej napadać na pozostałych, albowiem wznowili wojnę, wybrawszy spośród siebie wodza. Żelazem i ogniem srożą się wszędzie, uderzywszy na króla Danii, podejmują walkę i zwyciężają. Spotykają się też z nim w Jutii, gdy dochodzi do sił, wznawiają walkę, przepędzają i wygrywają. Poddają prowincję pod swoje prawo. Od tego dnia władający szerzej uprowadzają w charakterze łupu królewskiego syna Jarmeryka, pojmanego w bitwie z rodzoną siostrą. A ponieważ u dawnych ludów małżeństwa były sprzedawane, jedną z pojmanych córek króla Danii sprzedają za wielką cenę dostojnikowi księcia Norwegów, drugą sprzedają w Germanii na podobnej zasadzie. Żeby to się nie wydało komuś dziwne, istnieje dzisiaj ten zwyczaj, jak powiadają, u Dytmarsów, ludu bagiennego przy ujściu rzeki Łaby, że wydają za mąż córki bez posagu, a narzeczony wypłaca albo jest winien tym, którzy mieli dziewczęta na własność. Jarmeryk zaś, syn królewski, długo był więźniem Wandalów. Stamtąd wyjęty zostanie, przeznaczony do wiejskiej pracy. Ale młodzieńcowi nie zabrakło przemyślności, aby się wykupić na wolność i pomścić wyjątkowo na plemieniu doznaną krzywdę. Powiemy o tym w Danii. Rozdział 14. W szczepie wandalskim panował wówczas Wislimir, który trzymał Jarmeryka, pojmanego syna królewskiego, i gdy od dawna oswojony z uwięzieniem przywdział osobistą pokorę oraz odstawił wraz z fortuną królewską dumę, oswobodzony z więzów zostaje skierowany do roboty na wsi pod strażą. Co robił szlachetny młodzieniec? Ustąpił losowi, co było koniecznością, podporządkował się panom, aż, złapawszy okazję, nie tylko się wyślizgnął z wielkim niebezpieczeństwem dla siebie, lecz także uciekając, zemścił się, podłożywszy ogień pod zabudowania, w których spalił króla nieprzewidującego niczego takiego. Powróciwszy zaś do królestwa, przesławnie się zemścił na wrogach, gdy bowiem zrzucił jarzmo poddaństwa, które mu nałożyli, pokonanych w wielkiej bitwie zmusił do płacenia danin. Pojmanych spośród nich 40 mężów, dołączywszy tyleż nierządnic, użył do jednego zaprzęgu, aby wynagrodzić więzienie człowieka królewskiej krwi i niewolniczą pracę na polach. Ale zaspokojeni teraz tą krótką wzmianką, pełniej zajmiemy się w Danii. Rozdział 15.
Od tego momentu w przypominaniu historii Wandalów będziemy mieć historyków rzymskich jako świadków i pomocników. Co się tyczy wojny Markomanów, dotknijmy w kilku słowach, pomijając, co to był za szczep Markomanów, co według wielu aż dotąd pozostaje nierozpoznane. A my w naszej Saksonii pouczyliśmy i w tym miejscu słusznie powtarzamy, że właściwe przypomnienie ludu spoczęło tu na opisie współrodaków. Markomanowie więc, jak uczy najbardziej wiarygodny świadek, Korneliusz Tacyt, byli Wandalami, którzy wypędziwszy bojów lud galijski z gór, które zajmowali, zamieszkali na tych właśnie terenach, które już przed czasem Tacyta trzymali, zachowując jednak miano dawnego szczepu, aby z Markomanów dawnego określenia nazywali się bojami. Bowiem i u Ptolomeusza wielki szczep Boemów, stąd nazywany, uważa się cały naród wandalski, gdziekolwiek mieszkający, już stąd od Rusów, przez Polaków, Morawian, Bohemów, czyli Czechów, Ślązaków, aż po brzeg Dunaju. Zresztą, jeśli mówił o śmiertelnikach jednej prowincji, nie nazywał ich wielkim ludem. Teraz zaś pełnoprawnie nazywał wielkim szczep, który zajmował tyle prowincji, że nie wspomnę o Dalmacji, do której wywędrowali na długo, po tylu czasach. Temu więc tak wielkiemu ludowi, który przyjmujemy za taki, za pouczeniem Tacyta, Markomanów, który przepędził bojów z gór i rozproszonemu wewnątrz gór i poza nimi wielką wojnę wydał Marek Antoniusz, najlepszy cesarz państwa rzymskiego, któremu równych pobożnością i męstwem oby chrześcijaństwo ujrzało wielu. Wojnę rzeknę straszliwą i pamiętną, która była prowadzona całymi siłami Imperium Rzymskiego nie przez wodzów, lecz przez samego cesarza. Z takim wysiłkiem, że można zrównać z wojnami punickimi. Dowodzi to, że cesarz miał do czynienia nie ze śmiertelnikami jednej prowincji, lecz z wielkim narodem i najliczniejszym ludem, który wymagał tak okazałego przygotowania samego cesarza. Walczyli wówczas w tym starciu, jeśli nie Rusowie, którzy wydają się odlegli, to bez wątpienia cała Polska, cały Śląsk oraz Morawy i Czechy i cały region, aż po Dunaj. Podano to jako pamiętne ze wszystkich dziejów najdzielniejszego wówczas plemienia, że gdy wojska cesarza zmagały się z pragnieniem i nieliczni żołnierze chrześcijańscy będący w armii modłami do nieba wyprosili deszcz. I poświadcza to pismo cesarza, że zesłany wtedy deszcz z nieba w cudowny sposób był zbawienny dla wojska. O, gdybyż mogło też poznać czyim darem, jaką mocą to ówczesne dobrodziejstwo mu się dostało. Długotrwała i niebezpieczna wojna, w przypadku której nie nawet nie wspomniano o poszczególnych przesławnych czynach. Rzymscy pisarze przyznają, że jednak pośród wszystkich wojen przeprowadzonych w Germanii, których było niemało, to była najtwardsza i wymagała największego trudu. Taka była siła plemienia, taka wielkość, że zdawało się, iż potrzeba sił Imperium Rzymskiego, kwitnącego podówczas. Lecz autorzy kronik italskich podają to zakończenie, co zwykle, plemię zniewolone ustąpiło cesarzowi. Markoman, gdyby powierzył sprawę pismu, inne może świadectwo by nam pozostawił. Rozdział 16. To miejsce wymaga, byśmy spojrzeli na Eneaszową Bohemię, czyli Czechy. Podaje bez określenia i oznaczenia czasu, że jakiś Zeto, emigrujący z Chorwacji, który tam popełnił zabójstwo, przybył do Bohemii i tam dał początek szczepowi. Do tego, wedle rachuby czasu, mogli dojść z kolejności książąt, o których wzmiankują, że przewodzili od Zetusa do czasów cesarzy Henryka I i od Tonów, z których trzeci objął rok tysięczny. Tymczasem wszyscy Italczycy gromadzą świadectwo, że Wandalowie, których oni nazywają Sklawi, Słowianami, najpierw pod Maurycem przeszli do Chorwacji oraz Dalmacji. W jakiś sposób więc stąd teraz przed Konstantynem Wielkim Zeton mógł emigrować do Chorwacji. Odmienne pytanie pokazuje Tacyt, że przed jego czasami Markomanowie, wyrzuciwszy bojów z miejsc leśnych, zajęli Bohemię, która zatrzymała nazwę od bojów. Zatem
Zetus, przybywając, natknął się na bohemów, markomanów, to jest wandalów pod zmienionym imieniem z dawnych bojów. Na wiele więc sposobów okazuje się próżną baśń o emigracji Zetusa i założeniu szczepu. Z tym się łatwo zgodzę, że mąż roztropny, który poznał obce, zewnętrzne regiony, dowiedział się wiele o ogładzie. Obyczaje ojczyste uformował, uporządkował, kiedy zdobył powagę u ludu. I królestwo uzyskało zgodę, także gdy owego najpierw uznano, następnie byli wyliczeni pozostali wodzowie. Tu zatem Zetus, urządziwszy królestwo, panował jako pierwszy w szczepie bez ograniczenia władzy, gdy inni byli wodzami albo przez rok, albo miesiąc, albo na czas wojny. Podobnie jak długo było to stosowane, jak czytamy w państwie rzymskim. Ale jego bratem czynią Lecha, który skoro spostrzegł braterskie bogactwa, ustąpił jak najdalej i sprawował władzę królewską nad Polską. Stąd zmieniona nazwa, bo ziemia jest płaska bez gór, bowiem równinę w rodzimym języku ludu nazywają pole. I że on do tego stopnia przyczynił się do wzrostu liczebności szczepu, że napełnił Polskę, Ruś, Pomorze, Kaszuby, Morawy. Musimy bowiem to potwierdzić na wiele sposobów. Niektórzy sądzą, że lud nie jest tak obszerny, jak powiedzieliśmy na początku. Ci, którzy wątpią, niech teraz powiedzą na podstawie świadectw samych bohemów, którzy znają swoich współplemieńców. Ale to zupełnie śmieszne, że co powiadają, iż pozostali wyodrębnili się z Polaków. Pokazaliśmy bowiem w oparciu o Strabona i Pliniusza, że Roksowie, obecnie Rusowie, zajmowali swój region już przed Augustem Cezarem, za którego pisał Strabon, a Pomorzanie zajmowali swój brzeg z Kaszubami, zanim Chrystus narodził się na ziemi. Wiemy o tym z częstych świadectw naszego Saksona, a wykażemy, gdzie wypadnie potrzeba. Rozdział 17. Po Zetusie nastał u bohemów krok, krokus. Tylko to znaczące o nim powiadają, że po swoim imieniu pozostawił założony Kraków. Wówczas bohemom, teraz Polakom podległy. Tak bowiem w tym regionie, jak i w innych, często są zmienione obręby i granice dziedzin. Albowiem i królowie Moraw, o czym powiemy niżej, kiedyś posiadali imperium nad całym ludem. Do niego należała Libusza. Jedyna córka, która ze śmiercią ojca jako panna zaczęła zarządzać ojcowską dziedziną tak roztropnie, że długo w szczepie nie był oczekiwany żaden król. Tak wszystkiego doglądała, do tego stopnia wyróżniała się sprawiedliwością, że nikt za jej panowania się nie skarżył, że został pozbawiony swojej własności. Do tego stopnia była mścicielką zbrodni, że nikt nie grzeszył bezkarnie. Dostojnicy pozostawaliby dłużej pod kobietą, pod jej panowaniem, lecz przewidując, że jest śmiertelna, wydawali się pożądać z niej królewskiego potomstwa. Długo jednak nikt nie odważa się zapytać o dostojną kobietę. Zebrali się na śmiałość niektórzy ze starszyzny, ażeby przedłożyć wolę dostojników oraz zgodę całego ludu i pragnienie. Ona z ponurą zrazu twarzą, patrząc na referujących rzecze. Czego wam brak w tym stanie rzeczy, że żądacie króla? Niczego, powiadają owi, gdybyśmy cię uważali za nieśmiertelną. Teraz, ponieważ wspólnym losem wszystkich jesteśmy odchodzącymi, gdy już powinniśmy się obawiać, że nam cię zabraknie, twój królewski potomek spełniłby pragnienia ludu za ciebie, albo przynajmniej zaspokoił względnie, zmiarkował ogromną miłość do twego imienia. Czysta kobieta nie zważała przez jakiś czas na pragnienia ludu względem siebie. Tak cieszyło ją łoże bez towarzysza, tak była przywiązana do celibatu. Lecz kiedy oni nie ustawali, ona, czy to napominana przez wyrocznie podczas modlitwy, czy posługując się swoimi skłonnościami, czy przypadkiem już wybrała męża spośród ludności wiejskiej, którym by ona rządziła. Rozkazała ustroić na biało konia stępaka, którego zwykle dosiadała, udając się w podróż. Nakazuje dostojnikom iść za nim. U kogo ów się zatrzyma dla odpoczynku,
Jeśli zauważą, że się pokrzepia z żelaznego stołu, mają zaraz pozdrowić swojego króla, albowiem ten małżonek jest godny łoża, któremu pokażą losy kierujące zwierzęciem. Skrzętnie wykonują, co królowa rozkazała. Siodłają zwierzę, puściwszy mu wodze, pozwalają iść swobodnie przodem. Oni podążają za nim, obserwując, dokąd pójdzie. Kierował się na pola dość sporo i stąpał nie po zwykłym trakcie, lecz wyglądało na to, że na skróty. Szedł prosto przez gaje, przez zarośla, przez pola, aż w samo już południe zauważył człowieka zmęczonego robotą, szykującego się do odpoczynku na polu, które orał. Otarł szybłyszczące żelazo z ziemi i położywszy je płasko, miał je za stół. Gdy zwierzę spostrzegło człowieka, stanęło nieruchomo, nie odwracając się nigdzie albo rozglądając. Podeszli obserwujący. Skoro widzą, że człowiek używa pługa jako talerza, przypominają sobie, co im oświadczyła królowa o żelaznym stole, że mają okazać cześć. Rozumieją, że posiedli dar i się cieszą. Zaraz dopytują się o imię. Zapytany rzecze, mam na imię Przemysław. Oni na to rzeką, wstań natychmiast i wsiądź na zwierzę osiodłane dla ciebie. Królowa czeka na ciebie jako przyszłego króla, jej przyszłego małżonka. Ów, jako że w wiejskiej prostocie sądził, że kpią z niego, prosi, aby go nie wystawiali na pośmiewisko, bo jest zadowolony ze swojego losu. Oni popędzają wzbraniającego się i w tym odzieniu, jakie miał, wbrew woli, porywają na zwierzę i prowadzą do królowej. Wykazują, co znaleźli. Ona obejmuje ukazanego przez los mężczyznę i rozebranego z jego szat ubiera stosownie do godności królewskiej i raczy go łożem. Rozdział 18. Czesi już mieli króla, już nimi władał pełnoprawnie mąż nie ostatnich zdolności. Libusza poczuła, że ona już działa pod mężem, bowiem już nie miała pełnej władzy jak wcześniej, że chociaż nie odrzucała słuszności, jednak ograniczona władza nie mogła nie poruszyć królewskiej córki, pamiętającej o niskim urodzeniu, człowieka, któremu pozwoliła, żeby panował nad nią i nad królestwem. Powiadają, że przyjąwszy od niego męskiego potomka, wycieńczona smutkiem i zmartwieniem, niedługo pozostawała w ludzkim życiu. Przysław już sam sprawował kierownictwo nad królestwem i nie spieszył się do drugiego związku. Nikt nie popędzał, gdy widzieli królewskiego potomka urodzonego z królowej dla królestwa. Dostojnicy łatwo się uspokoili. Lecz dziewczęta żyjące przy dworze, pomne, jak były szanowane, gdy królowa panowała. Teraz zaś, gdy włada król, zarazem wszelkie zarządzenie przeszło na mężczyzn pod wodzą walizki, dziewczyny o męskim charakterze, jak powiedzieliśmy wcześniej, ćwiczyły się wojskowo. Gdy ich liczba znacznie wzrosła, zaczęły się srożyć względem mężów zarządzających regionami. Władza nie powstrzymała, aż doszło do wzgardy wobec króla i wszystkich królestw. Używając broni, musiały zostać powstrzymane orężem. Zostaje wysłany oddział mężów, uważany za wystarczający do poskromienia i przegrywa. Wielu się poddaje, pokonują ich dziewczęta. Co ponadto? Zajmują jeden i drugi zamek, łączą je, tam uciekają, tam się chronią. Są oblegane i nic się nie dzieje, są wywoływane do bitwy, stawiają czoła. Nie pomogła na nie męska wytrwałość. Przez 7 lat, wbrew woli króla, gdy dostojnicy też się burzyli, sprawują gwałtem władzę nad wszystkimi. W końcu, po zastawieniu pułapek podstępem, na ile siłą, zostają pokonane. Po trosze orężnie, aż po spadku liczebności i bez posiłków pokonane poddały się królowi i naczelnikom. Rzecz tę dla jej nowości, już raz poruszoną, nie wstyd było powtórzyć. Król zaś Przysław, już podstarzały, starał się o spokój, dopóki umarłszy nie zwolnił imperium i nie oddał synowi. Rozdział 19. Syn Ninisław, zawdzięczający królewską krew Libuszy, nastał po ojcu. Imię rodowe, co poświadcza jego zakończenie, jest wandalskie. Nimi bowiem posługują się Dalmaci, Czesi, Polacy, Pomorzanie, bowiem Hermolaus, Stanisław, Bolesław, Władysław, Bogusław, Przybysław, Miłosława,
To imiona odpowiednie Wandalów, których obecnie wszyscy używają, że jest jeden szczep, dochodzi ten argument, o którym się dowiesz na pewno z tegoż języka. Nie ma przekazów do kronik o przesławnych czynach tego króla, bo czego doznały inne ludy, dowiemy się także z czeskich dziejów. Nader rzadko zdarzali się na początku pisarze, którzy by utrwalali słynne rzeczy. Po nim nastał Mnata, o którym nie pozostała w ogóle pamięć w kronikach. Sławnym mężom do tego stopnia przeciwstawia się zapomnienie i pominięcie zadania pisania, że nie tylko Czesi mogą się na to uskarżać. Prawie w każdym szczepie się to dzieje podobny niedostatek. Pierwsi mają dość wszelkich chwalców, od opowiadania, wspomnień najbliższych wieków, to Grecy i Łacinnicy, których po niewielu wiekach opowiadali o słynnych wydarzeniach przed nimi. Jeden Liwiusz się znalazł, zresztą najsłynniejszy historyk, który, jak powiadają, nie cierpiał starożytnych Etrusków. Mówią, że z chęcią pominął ich słynne sprawy, gdy wielbił świetne czyny Italii oraz miasta Rzymu. Niektórzy uczeni cesarze uważali, że za to należy go wyrzucić z bibliotek i wyrzuciliby, gdyby nie ustąpili przed autorytetem wielkich uczonych. Neron należał do nich. Tak jak był niegodziwcem, powiadają, że i bardzo czytanym. Ale jeżeli były starożytności etruskie, które ów Neron wygładzał rylcem, to dlaczego inni po nim, wcale nie mniejsi, nie podejmowali się dzieła wyjaśnienia Etrusków? Nie czytamy bowiem niczego oprócz tego, co w naszym wieku pewien Witerbski, niedawno wspomniany, zbadał ze szczątków zaginionych dzieł fragmenty starodawnych utworów, takich jak Początki Katona, Przewodnik Karakali, jak Myrsylius, jak Sempronius oraz inni rzymscy i przeważnie greccy pisarze. Tymczasem tyle o tym. Rozdział 20. Król Bohemów, Mnata, pozostawił dwóch synów, Wrysława i Wratysława. Starszy, Wrysław, objął królestwo jako sukcesję. Brat, zadowoliwszy się częścią dziedziny, to jest dzisiejszym Śląskiem, założył słynne miasto Wrocław. Rzecz ta pokazuje, że cały Śląsk był wówczas podporządkowany Bohemii, Czechom. Było to jeszcze długo potem, dopóki królowie Węgier nie zapędzili się pod swoje jarzmo. Wiadomo, że zrobił to i ostatni Maciej, lecz gdy umiera on bezpotomnie, gdy Władysław, król Bohemii, władał także Węgrami, przywrócone zostały granice królestw do starożytnej dziedziny. Także Śląsk, jak przedtem, był podporządkowany Czechom. O Wrysławie zaś, królu Bohemii, nic nam nie zostało, jak tylko, że pozostawił następcę tronu Grzymisława, który był także zwany Neklam. Pod jego panowaniem został założony, jak powiedzieliśmy, Wrocław. Wratysław, stryj króla, gdy odkrył gnuśność potomka brata, sądząc, że jest niegodny panowania, usiłuje go strącić, wypowiedziawszy wojnę. Ale dostojnicy nie ścierpieli pozbawienia słusznej królowi królestwa. Podejmują wojnę w obronie króla. I aby zastawić się postacią króla, że to on prowadzi wojnę, stawiają na czele wojny człowieka nieróżniącego się od króla sylwetką, wyglądem ciała. Używszy królewskich ozdób, wszędzie był czynny, gdzie coś należało działać. Odważył się zaatakować szykiem wroga Wratysława. Gdy tam silni mężowie prowadzili walkę, stronie królewskiej ustąpiła fortuna ze zwycięstwa. Wratysław, padając w bitwie, zmył słuszne kary swojego wiarołomstwa. Pozostawił zaś Wratysław, umierając, niedojrzałego syna. Na jego opiekuna król wybrał męża, którego uważano za wiernego chłopcu z pochodzenia Turynga. Ten, porwany rządzą panowania, usunął chłopca z gry pod pozorem choroby albo nieprzewidzianego wypadku, który go zabił. Zbrodnia nie mogła zostać nieodkrytą. Wyszedł na króla Bohemii Neklam, który ściga człowieka oskarżonego o ojcobójstwo i chwyta. Pojmanego już przeznaczonego na śmierć obdarowuje wyborem, jaki rodzaj śmierci by wybrał. Ów, wybrawszy łatwiejszą drogę śmierci, zakończył życie powieszeniem. Uważa się bowiem, że zatrzymanie oddechu jest najprędszą ze wszystkich drogą do umierania. Ale prorocy, poeci, biskupi powiedzieli, że ten rodzaj śmierci jest szkaradny. Rozdział 21. Neklam, kończąc życie, pozostawił następcę królestwa syna Nosteryka.
Niczego innego ponad imię tego króla nie przedkładają roczniki, jak tylko to, że nastał po ojcu jako panujący. Nie mamy ani zdolności przepowiadania, ani zamiaru zmyślania, ażeby przedstawić to, co nie zostało przekazane. Brosi Nojus był jego synem i został królem po ojcu. Dotrwał zaś do czasów cesarza Arnulfa, to jest do roku od Chrystusa 900. Stąd jest łatwe przypuszczenie, że jego pradziadek albo pradziadek nie emigrował z Chorwacji, w której z czasów Zetusa Wandalowie się jeszcze nie znaleźli. Jako pierwszego przypomina się tutaj, kto przyjął chrześcijaństwo wśród Bohemów. Mając bowiem za poprzedniczkę matkę, ten, gdy stał się wiernym chrześcijaninem, służył Bogu wiernie. Poddany władzy Świętopełka, króla Morawian, który wówczas jako jedyny zagrażał Czechom, Polakom i Ślązakom. Ale tu znowu się zatrzymujemy, aby zbyt długo nie pozostawać w czasach, które w sprawach wandalskich będziemy śledzić dokładniej, na ile możliwe, dostosowując historię innych książąt i czasów do pokazania prawdy. Mając zamiar wrócić wreszcie do śledzenia tych spraw Czechów z Polakami, gdzie dotkniemy czasów cesarza Arnulfa, od których teraz jesteśmy daleko. Rozdział 22. Konstantyn Wielki był u władzy, kiedy Wandalowie wzbudzili ruch na wschodzie, bowiem pokonani w wielkiej wojnie przez Giberyka, króla Gotów w rzymskich prowincjach, domagali się siedzib od Konstantyna Wielkiego i uzyskano za jego ustępstwem w Panoniach. Mnóstwo ludu było tak wielkie, że dla nich Ruś, Polska, Czechy, Morawy, Śląsk wydały się ciasne. Zatem w Panoniach odstąpionych przez cesarza przebywali 60 lat. Na tyle się przypodobali zwierzchnictwu rzymskiemu wiernością i stałością, że ich naczelnicy byli przyjmowani na dwór cesarski. Stali się pierwszymi pośród najbliższych, co w przypadku Stylikona stało się jasne. Dwóch cesarzy bezpośrednio, jednego zięć, drugiego teść, o czym powiemy w swoim miejscu. Opowiada mnich Sigbert de Gemblux, sławetny pisarz galijski, francuski, że Wandalowie wypędzeni ze swoich siedzib przez Gotów przeszli do rzymskich prowincji i aż do roku 8 panowania cesarzy Arkadiusza i Honoriusza zajmowali tam swoje siedziby. A zatem Wandalowie, którzy już zapełnili pola sarmackie, których wielką częścią trzymają dzisiaj spokrewnieni Rusini, większą Tatarzy, najpierw przez Hunów wtedy panujących, w tychże miejscach i regionach zostali po części wypchnięci na zachód i północ, częścią popędzeni nad Dunaj. Stąd przypędzeni przez Gotów przyrośli do wnętrza Panonii, idąc za przykładem pozostałych ludów starali się znaleźć obszerniejsze siedziby do zasiedlenia. Dowiedzieli się, że przed nimi Goci zajmowali Trację i Grecję i już zamyślają ruch do Italii, wiedząc, że Galowie już po wniknięciu do prowincji przyjęli zasobne siedziby w Azji. Oni też postanowili wypróbować los. Wziąwszy ze sobą Swewów i Alanów, osiedlili się na brzegu rzeki Ren. Tam też, jako w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, umocnili pierwsze siedziby. Budując liczne grody, otrzymali od sąsiadów miano Burgundów, chociaż wyraz ten jest starszy, niż żeby można było wierzyć, że tam i w tym czasie powstał. Pliniusz wymienia Burgundów, co do których poświadcza, że są częścią Wandalów. Ów zaś pisał daleko przed tymi czasami za Tracjana, ale już w rzymskim cesarstwie był Walentynian I w roku 370 po narodzeniu Chrystusa. Ponieważ był on cesarzem najczęściej, jeśli chodzi o władanie państwem oraz wobec wrogów najsilniejszym, jego zarówno strach, jak i szacunek powstrzymywały Wandalów, by nie posuwali się dalej. Istnieje świadectwo Korneliusza Tacyta u Blondusa, bowiem całej historii Korneliusza dzisiaj nie mamy, że ta część Wandalów, którzy potem Burgundami się nazywali, do 80 tysięcy zbrojnych wojowników, to jest naszego boku od strony Germanii, zasiedliła najdalsze brzegi Renu, które Italowie zwą dalszymi, czyli z tamtej strony. Cesarze Druzus i Tyberiusz po podbiciu Dolnej Germanii odrzucili ich od własnych siedlisk,
Zatem Wandalowie, wyszedłszy ze swoich siedlisk, daleko przed tym czasem próbowali szczęścia, by zająć nowy region. Siedliskami ojczystymi albo wandalskimi były rozległe pola Sarmacji. Ich boki także dzisiaj trzymają Ruś, Polskę i Czechy. Ale śródziemnomorskie, najobszerniejsze dzisiaj obszary trzymają Tatarzy. Lecz skoro dotąd mieszkali w Panoniach, tak bardzo wzrosła pomyślność plemienia tego ludu, że naczelnicy szczepu stawali się pomału poplecznikami cesarzy rzymskich. Spośród nich Stylikon, wódz najbystrzejszy i najdzielniejszy, urósł do takiej znakomitości u cesarza Teodozjusza Wielkiego, że zasłużył u potężnego władcy na córkę za żonę. Jeszcze za życia samego Teodozjusza prowadził największe sprawy. Do tego stopnia, że Teodozjusz, umierając, powierzył cesarstwo zachodnie z synem Honoriuszem jego wierności i opiece. Pozostał też mu miły długo, także Honoriusz wziął sobie za żony obydwie jego córki, jedną po drugiej, ale każda z nich zmarła w dziewictwie. Rozdział 23. Tenże Komes, Stylikon, opiekun Honoriusza i zarządca królestwa, kiedy się dowiedział, że na wschodzie postępuje bezwstydnie Rufin, który zastąpił Arkadiusza, przepędziwszy zbrojnie Rufina, ocalił imperium legalnemu dziedzicowi Arkadiuszowi. Kto chciałby poznać chwalby tego męża, niech czyta Klaudiana, wybitnego poetę owych czasów, który w wielu dziełach wyraża pochwały tego męża. Czasy te jakby jak jakiś szczyt i jakiś jakby czubek całego Imperium Rzymskiego najlepiej scharakteryzował pisarz schyłku Imperium Blondus. I nie bez powodu Wandalowie tę rzecz wyprowadzają na chwałę swojego ludu, twierdząc, że gdy ich Stylikon był w rozkwicie, razem z nim kwitło cesarstwo, a gdy on upada i z jego upadkiem również i ono upadło. Owi bowiem zaraz po śmierci Stylikona ponieśli konsekwencje tego wypadku, jak ewidentnie widać. Chwała Imperium opierała się na radzie najdzielniejszego wodza i najroztropniejszego człowieka, że gdy go zabrakło, wnet wszystko się rozpadło. Goci pustoszyli Italię, przeszli przez miasto Rzym i wypalili tę plamę na imperium, której nigdy nie będzie można zetrzeć. Tymczasem zaś Stylikon, gdy przeprowadził największe sprawy w swoim zarządzaniu prowincją, zamknął króla Gotów, Rodogosta, z jego 200 tysiącami w górach fesulańskich i otoczonego morzył głodem, żeby narzucić ucieczkę pozostałemu wojsku. Radogost pojmany podczas niej pozostał zawleczony do Stylikona, wycieńczony w rzymskim więzieniu, umiera. Po pojmaniu tego niezliczonego barbarzyństwa Stylikon napełnił wszystkie więzienia i nie było domu, który by nie miał niewolnika z tej powodzi ludzkiej. Skoro więc tak wielkich czynów dokonał dla ocalenia i na chwałę państwa, sława nie mogła pozostać wolna od zawiści. I od tych właśnie Gotów, tak Bogom się podoba, cesarz dostaje relację, że Stylikon nie zarządza państwem właściwie. Jakoby trwały przygotowania na polecenie barbarzyńców i wrogów, którzy swoim wojskiem grozili narodowi rzymskiemu upadkiem. Obwinia się go, że przez jego knowania, gdy przygotowywał władzę dla syna, Hebrajczyk Saul, przewodnik wojsk w owym świętym dla Gotów dniu Wielkanocy, zaległ z wojskiem, gdy owi byli zajęci świętem, że niby nie mogło się to dziać bez zdrady i zamysłu Stylikona. Ponieważ właśnie takiego mianował dowódcą wojskowym, który jako Hebrajczyk mógł być wrogiem ludu chrześcijańskiego, co ktoś mógłby poczytać za obwiniające, ponieważ w wyborze wodzów zwykle bierze się pod uwagę nie wyznanie, lecz doświadczenie wojskowe. Sugerują, że Stylikon powoływał Wandalów, Swebów i Alanów, aby przygotować synowi dojście do władzy. Aby owi, niepowołani przez niego, nie mogli aspirować do powrotu dzięki swojemu talentowi i za przykładem innych. Rozdział 24. Jedno świadectwo Orozjusza wszyscy podnoszą w przypadku Stylikona, że, jakby nie patrzeć, ponieważ ufam, że pisząc o przesławnych dziejach Wandalów jest równy, zauważa to, co można uznać za niesłuszne obwinienia. Tymczasem
rzecze Orozjusz, Comes Stylikon, pochodzący z rodu niewalecznego, chciwego, wiarołomnego i podstępnego plemienia, lekceważąc to, że rozkazywał w imieniu cesarza, usiłował podstawić syna swojego Eucheriusza. Jak się w większości podaje, już od dziecka zamyślał prześladowanie chrześcijan do panowania cesarstwem. Dlatego wspierając Alaryka i cały lud Gotów, pokornie proszący o najlepszy pokój i jakiekolwiek siedliska tajnym przymierzem, publicznie zaś przecząc środkom wojennym i pokojowym, służył starciu i straszeniu państwa, czyli republiki. Oprócz tego inne szczepy o zasobach nie do zniesienia, które teraz uciskają prowincje Galii oraz Hiszpanii, to jest Alanów, Swebów, Wandalów, i podburzając je zbrojnie na drugą stronę równocześnie, pobudził ruchem i atakiem Burgundów, znosząc po raz pierwszy obawę przed rzymskimi imieniami. Chciał tymczasem wstrząsnąć brzegami Renu i uderzyć na Galię, spodziewając się, nieszczęsny w tym stanie konieczności, że izięciowi mógłby wyrwać władzę dla syna. To właśnie zrzuca na głowę Stylikona oskarżający Orozjusz. Jeśli jemu było wolno zniesławić zmarłego obelgami, dlaczego nie będzie wolno obronić oskarżonego? W ten sposób, że bezpiecznie jest walczyć ze szkieletami, nazywasz szczep wandalski niewojowniczym? Ten, któremu ustąpiły Galie, Hiszpanie i trzecia część świata Afryka i nie poradziły sobie z nimi legiony rzymskie. Chciwi? Wierzę, że atakowali cudze, ponieważ zajmowali nie swoje ziemie, że usiłowali szeroko panować. Jeżeli to jest chciwość, to najchciwszymi byli Rzymianie, którzy mieli sprawę z całym światem, którym nie wystarczyły ani Europa, ani Afryka, lecz i w Azji też zajęli wielką część. Szczep wiarołomny, perfidny i podstępny. Jeśli to zarzucasz, to czym byli Arianie? Jest to sprawa uczonych, którzy rozsiali błąd. Nie mnogości nieuczonej, której łatwo wmówisz w religii cokolwiek. Ludu podstępnego, ponieważ walczył raczej zasadzkami niż orężem. A co, jeśli uczeni przeciwstawią, czy wobec wroga wymaga się podstępu czy męstwa? A jednak zbrodnia jednego bruka cały lud. Zobacz, jakim jest. Rzymianie zatem wiarołomni, ponieważ wydali Katylinę, i apostołowie, bo Judasza. Zobaczymy, co się zarzuca oskarżonemu o zbrodnie. Że syn jego, Eucheriusz, jak się przeważnie podaje, już od dziecka zamyślał prześladować chrześcijan. Zatem, że według niepewnego autora zamierzona zbrodnia zasługuje na potępienie? Tak jakby nie było najniewinniejszych ludzi, fałszywie oskarżonych kiedyś o największe zbrodnie. Co bowiem wypędziło pierwszego Scypiona na wygnanie? Co potem Rutyliusza? Mówię to wszystko pokrótce, gdyż opowieść śpieszy do innych spraw. Podejrzenie zbrodni nazywasz zbrodnią. I co może rywale ułożyli, ty ogłaszasz jako prawdę? Wspiera Alaryka tajnym przymierzem. Dlaczego więc Alaryk oskarża Stylikona przed Honoriuszem? O tym zaświadcza Blondus. Podburza inne ludy, ażeby wznieść rozruchy w Imperium Rzymskim. A co, jeśli swoich współrodaków chciał przestrzec, aby się strzegli przed plemionami Gotów, i tak uprzedzając poprzedników na Galię? Za te więc przestępstwa, jakby z oskarżenia Orozjusza, Stylikon został zabity przez cesarską straż. A wnet spotkały owego słuszne nagrody. Powracający Goci ruszyli na Italię i zagarnęli. I nie było takiego, który by szkalował. Cóż, gdyby śmierć Stylikona nie zachęciła ludzi, poszliby swoją drogą do Galii. A ponieważ z zabójstwem Stylikona nie pozostali wiedzący, kogo się bać, powrócili, spustoszyli Italię. Owa pani świata, miasto Rzym, niebronione zostało zajęte bez wysiłku. Nie było komu wyciągnąć miecza za nie. A owi niszczyciele Stylikona, którzy pod nim, swoim najdzielniejszym wodzem, byli bezpieczni od 200 000 scytów już pod naporem zaledwie połowy wrogów, tak zostali przytłoczeni, że ledwo odważyli się poruszyć. My zaś po tak wielkim czasie kontynuujemy zaczęte dzieło, opuściwszy użalanie się. Rozdział 25. Krokus, Krak, był królem u Wandalów burgundzkich, kiedy Goci, pozostawiwszy je już Italię, pustoszyli Galię.
Frankowie zaś germańscy, którzy potem swoje imię przysporzyli Galom po wyjściu Renu, już byli w Galiach. Gdy Wandalowie to odkryli, już niezadowoleni z posiadłości swoich grodów nad Renem, także sami, zebrawszy oddział, przebyli Ren. Walczących było 300 tysięcy, bowiem i Swebowie, i Alanowie przyłączyli się do tych oddziałów. I kiedy w Galiach odkryli przed sobą Franków za podnietą Swebów, którzy mieli z Frankami ciągłe poróżnienie, uderzywszy zbrojnie narzeczonych Franków, zmusili do powrotu do Germanii. Wtedy tam Burgundowie, to jest Wandalowie, którzy tak długo siedzieli w grodach nad Renem, wybrali sobie pewne siedliska w Galiach u Eduów, Lingonów, Bessunów i założyli sławne królestwo Burgundii. Po kilku wiekach powróciło ono pod zarząd książęcy, w którym obecnie przez Karola, obecnego księcia Burgundii, z braku męskiego potomka po zdarzeniu i wielkich wojen księstwo zostało dołączone do korony Francji. Urząd Comesa zaś pozostał przy Filipie, krwią matczyną zrodzonym z Karola. To jest więc druga chwała Wandalów. Bowiem najpierw w osobie Stylikona wstąpili do kierownictwa rzymskiego imperium. Następnie w Galiach założyli swojemu plemieniu oraz potomnym długo najzasobniejsze królestwo, którego dzisiaj istnieją wielkie ślady w możnym księstwie i komitacie w szczęśliwym kraju, bowiem Burgundowie są szczepem wandalskim. Jeśli nie byłoby to wiadome skądinąd, wiarygodny dla nas świadek Pliniusz w Historii Naturalnej dostatecznie by przekonał. Inni zaś Wandalowie, uspokoiwszy już braci, łatwo ocenia się, jakie było mnóstwo emigrujących w tym przypadku pod wodzą Kroka. Przemierzywszy Galię, niszczą liczne miasta i wiele kościołów. Gdy jednak niebacznie sam król wybiega pod Arelatum, zostaje pojmany przez Marcjana, miejscowego namiestnika dla Rzymu, i za zdobyte i ograbione przez siebie miasta samotnie potraktowany zostaje i zamęczony na śmierć. Rozdział 26. Zatem, gdy Burgundowie, otrzymawszy już siedliska, się uspokoili, pozostali Wandalowie, Swebowie i Alanowie, posunąwszy się dalej, wtargnęli do Akwitanii, kierując się rabunkiem. I wkrótce przeszliby do Hiszpanii, gdyby wąwozy gór pirenejskich, bronione po części przez żołnierzy Honoriusza, częścią przez mieszkańców, nie uczyniły im bardzo trudnego przejścia. Wróciwszy przeto do Galii śródziemnomorskiej, nastawili się na pustoszenie i łupienie do sytości. Nie miał bowiem kto bronić. Zatem, idąc naprzód, gdy utracili króla Kroka pojmanego pod Arelatum, nie mogli się obyć bez króla, którego wybrali za swojego z grona, nie z Alanów, nie ze Swebów. Stąd jest jasne, że Wandalowie w tej powodzi ludów byli wcześniejszymi, przewyższającymi innych liczebnością i autorytetem. Skoro w wyborze króla nie wzięto pod uwagę racji Swebów, racji Alanów, chociaż i owi posiadali bardzo liczną starszyznę rodową i naczelników. Wybrano więc króla z Wandalów, Modigisilusa. Kiedy jeszcze Wandalowie pozostawali w Galiach? Już bowiem Frankowie wcześniej, odpędzeni przez Wandalów do Germanii, pozbierawszy się i wzmocnieni pod względem sił, powrócili do Galii. Pewni, że część prowincji bronią Wandalowie i atakują zbrojnie króla Modogisilusa, nie pozwalając się wykluczyć z fatalnego regionu. Zatem doszło do bitwy. Frankowie odważyli się znowu spróbować szczęścia, wyszli w szyku. I wówczas owym do tego stopnia wszystko się wiodło, że samego króla Wandalów pokonanego z 20 tysiącami pognębili. Wielkie niechybnie zwycięstwo w wielkiej bitwie zwycięzcy i, jak poświadcza historyk Galów, Sigibertus, Wandalowie zostaliby wtedy w pień wycięci, gdyby nadchodzący wówczas wódz Alanów, Resplendial, nie dołączył do sił Wandalów. Poniósłszy wtedy klęskę, Wandalowie rozmyślali o przejściu gór pirenejskich. Bowiem w Galiach, arenie ludów, Frankowie, Goci i Rzymianie byli zawsze do wykluczenia bitwą. Obserwowali więc pogodę i skoro tylko pojawiła się sposobność, wyruszyli.
Opróżniwszy mianowicie wąwozy górskie przez wzajemne rzezie straży, już dążą do Hiszpanii i tam przez lat prawie 30 ze współtowarzyszami Swebami i Alanami długo się zatrzymali. A potem jak wszystko zestrzygli w Palentynie pod Pirenejami, to pierwszy region Hiszpanii, przeszli do rzeki Asturii. Idąc z jej biegiem otoczyli miasto o tej samej nazwie, oblegli i zdobyli. Przyszli do Toledo i spodziewając się je zdobyć wzorem Asturii, oblegli z wielkim natężeniem. Szturmowali więc zawzięcie, lecz nie potrafili zdobyć, ponieważ mieszkańcy posiadali urządzenia konieczne do obrony i dzielnie bronili swojego miasta. Pustosząc pola i wsie w tym regionie, doszli, idąc z biegiem wód Tagu, do Wlisiponu, przesławnego miasta. Już nauczeni doświadczeniem, że murowane miasta przygotowane do obrony mogą sobie kpić z ich siły i zniweczyć nadzieje, demonstrowali wprawdzie oblężenie, lecz odeszli po uzgodnieniu i przyjęciu od mieszkańców wielkiego okupu. Rozdział 27. Gunderyk, syn Modogi Silusa, gdy sprawy w Hiszpanii były spokojniejsze, włada po ojcu, a rządził całe 16 lat. Przez ten czas, dość spokojny, gdy Wandalowie trzymali już prowincję Betykę, którą uzyskali, Goci zapewnili sobie siedliska w Galiach, zdobyte wówczas przez Wandalów. Walencja, miasto pomiędzy Galiami i Hiszpaniami, przybierności Rzymian, ponieważ z całego już świata zagrażali nowi tyrani, nowi władcy, nowe moce. Ale Wandalowie, wzbogaceni zdobyczą, zamyślali już o swoim spokoju, ponieważ usłyszeli, co i bracia ich w Burgundii sprawili, i już Frankowie i Goci w Galiach zaczęli też sami się starać, żeby po uspokojeniu kiedyś z dziećmi i żonami mieć spokojne siedziby. W ten sposób zaczęli dzielić między sobą Hiszpanię, prawie już wolne od rzymskiej władzy. Wandalom przypadła, jak powiedzieliśmy, najurodzajniejsza i najbogatsza prowincja Betyka, teraz nazywana Granadą, którą przed kilku laty Ferdynand, najsłynniejszy król Hiszpanii, zajmowaną przez prawie 80 lat przez Maurów, odzyskał i przywrócił chrześcijaństwu. Alanowie i Swebowie podzielili między siebie Luzytanię, Portugalię. Z nich Alanowie po paru latach zostali usunięci przez Rzymian staraniem Wizygotów pozostających w tej prowincji. Idąc zaś za przykładem Wizygotów, Wandalowie ze Swebami poprosili cesarza Honoriusza o pokój i łatwo go uzyskali, ponieważ powiedzieli, że oni będą walczyć jedni z drugimi, jednak będą słuchać rzymskiej władzy dokądkolwiek by zostali wezwani. Tchórzliwy, leniwy cesarz, który nie prowadził żadnych wojen, jak tylko za pomocą wodzów, łatwo użyczył pokoju, ponieważ Konstancjusz, jego siostrzeniec, już przez owego ogłoszony cesarzem, który pokonał Alanów, gdy w Rzymie powstał zamęt, został przywołany do Italii, ponieważ pewien patrycjusz, Tertuliusz, przypisał sobie tytuł Augusta, boskiego wybrańca. Stało się tak, że Wandalowie długo pozostawali spokojnie w Betyce, najbogatszym regionie, król Gunderyk zaś zszedł w ten sposób. Gdy Hispalowie, mieszkańcy miasta Hispalia, po zdobyciu przesławnego miasta Betyki posłali bezbożne oddziały na kościół, wkrótce z boskiego wyroku zginął porwany przez demona. Brat zaś jego, Genzeryk, przestraszony jego próbą i przykładem, okazał się początkowo bardziej umiarkowany, ale z biegiem czasu inaczej był oceniany. Panował bowiem, jak powiemy, najdłużej. Rozdział 28. Gdy Konstancjusz, który miał żonę, siostrę Honoriusza, wcześniej wydaną za Gota, został już podniesiony do godności Augusta, gdy Honoriusz został na czele Cesarstwa Rzymskiego, dłużej niż pozwalała zagłada imperium walącego się, idącego w ruinę za jego czasu, sprawy Rzymu dość długo stały dobrze. Lecz po usunięciu najpierw Konstancjusza, następnie Honoriusza Augustów, jakiś Johannes w imieniu Augusta zaatakował tyranię. Miał dowódcę wojskowego Castinusa Barbarzyńcę, Scytę z pochodzenia. Komes Bonifacy zaś z pochodzenia Trak, mąż najmilszy chrześcijaństwu i bardzo bliski największego doktora Augustyna, wówczas kwitnącego w Afryce, zarządzał wtedy Afryką dla cesarzy rzymskich.
Uznałem, że warto, ponieważ imię Komesów dopiero w tym wieku zasłynęło, jak Stylikon Teodozjusza, Konstancjusz Komesem Honoriusza i Bonifacy Walentyniana był nazywany, poznać, jacy wówczas byli Komesi, jaką piastowali godność i jaki urząd. Co do mnie, uważam, że gdy Senat zarządzał państwem i prowincjami rządzili prokonsulowie, a pod augustami, następnie władającymi, nazywali się naczelnikami prowincji albo prefektami, później zaś cesarze już z chyłku cesarstwa nazywali komesami. Był, powiada, cesarski obwód Komitat Mediolanu. Cóż innego chcę wykazać, jak nie to, że spoczywała tam rada cesarska, takie ministerstwo. Miały więc prowincje komesów, którzy w każdej prowincji wspierali publiczną radę. To samo wydaje się brzmieć w listach Augustyna. W naszym czasie dalece inne jest znaczenie określenia komes, mianowicie niższy stopień od księcia, a wyższy od barona. Od zwyczaju zaś dworu cesarskiego, od pamięci boskiego Justyniana, rodzica praw, różne były stopnie i klasy komesów. Były bowiem urzędy dworu cesarskiego, co wystarczająco ukazują tytuły ostatnich ksiąg kodeksu. Od tego także zwyczaju, uważam, że trzeba to powiedzieć, że w Italii i Francji nazywa się głównodowodzącym koniuszy stały komes, czyli hetman, tego, kto zajmuje pierwszą godność po księciu, jako że jemu powierza się zarząd spraw wojennych. Tak się nazywa, ponieważ godność ta jest stała, gdy zarządzanie innych jest czasowe. Są tacy, co uważają, że jest zwany koniuszym, ponieważ przewodzi konnicy i stąd jest dowódcą wojsk konnych, czyli konnicy, czym kiedyś był dowódca jazdy, magister equitum. Germanie nazywają go marszałkiem. Dotąd poszukuję, skąd się ten wyraz wziął, chyba że ktoś zna. I od Marsa. Galowie też nazywają seneszelem przemożnym w radzie. Ale dotąd tyle.